Witajcie, gdy mówicie dziś na waszych oczach. Otworzę edycję kolekcjonerską Grutera, nowego MMO od Frogstera. Wydawany jest w naszym kraju przez Ubisoft. Samo pudełko wygląda naprawdę fajnie. Jest ten niebieski pasek jest błyszczący, reszta jest matowa i w dotyku sprawia naprawdę fajne wrażenie. Poza tym to jest naprawdę gruba tektura i na pewno się nie rozleci. Na naszych półkach. Na sam początek koszulka. W moim przypadku to jest męska L-ka, więc pewnie w każdym wydaniu jest taka. Kolejna rzecz to jest mapa. Plus za to wielki, że jest na tkaninie, a nie, to nie jest jakiś taki plakat. Też wysokiej jakości. Możecie sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda świat gry. Następną rzeczą jest armbook. I ten jest naprawdę fajny, muszę przyznać, bo te wszystkie projekty, postaci i tak dalej z tej gry są naprawdę ciekawe i fajnie wyglądają. Przerzucę przez kilka początkowych stron. Widzicie, to są naprawdę, naprawdę ładne rysunki. Na początku są postacie, później są trochę potworów, lokacje i tak dalej. No standard, tak to się robi w innych tego typu rzeczach. Kolejną rzeczą jest gra. Standardowe wydanie. Cztery płyty z grą i instrukcje i kody tego typu rzeczy. Standard w kolejce soundtrack. Płyta z muzyką z gry, w sumie 26 kawałków. A ostatnią rzeczą są karty. Tylko że to nie są karty do gry, tylko takie karty z postaciami. Nazywają to kartami kolekcjonerskimi. Tutaj każdy bohater jest podpisany, to tam są takie ważniejsi gracze w grze, ważniejsze postacie. To tak naprawdę wszystko. Bardzo, bardzo fajne wydanie. Jakość materiału jest wysoka, więc jeśli jakby interesujecie się terą i jeszcze w nią nie gracie, bo ta gra już miała premierę, to możecie się naprawdę zastanowić nad kupami cyklicznymi, bo warto. Jakość jest naprawdę niezła. Dzięki za uwagę, cześć.